W Kościele katolickim kolejne pokolenia wiernych, od apostołów po ludzi współcześnie żyjących na ziemi, wyznają tę samą prawdę. Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy, jest obecny wśród nas w Eucharystii. On sam powiedział przecież swoim uczniom: ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Od 2000 lat Kościół katolicki czci Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Najświętszy Sakrament to ciało i krew naszego Pana pod postacią chleba i wina. Dzięki niemu Chrystus pozostaje z nami żywy i prawdziwy, okazuje nam swoją miłość i codziennie na ołtarzu za nas grzesznych oddaje siebie w ofierze. Szczególną czcią darzył Najświętszy Sakrament francuski święty Jan Vianney. Całymi godzinami modlił się na klęczkach przed tabernakulum i wskazując je palcem, żeby wszyscy widzieli, mówił: tu jest Jezus, On bardzo nas miłuje. Ja jestem chlebem żywym. Odkrywanie Jezusa w Eucharystii. San Antonio w Teksasie. Miasto, jakich wiele w Stanach Zjednoczonych. Położone w południowej części stanu, liczy około 1,5 miliona mieszkańców. W centrum wysoki budynek miejscowych władz i pozostałości słynnego Fortu Alamo, głównej sceny walk o niezależność Teksasu od Meksyku w roku 1836. Cechą odróżniającą San Antonio od innych miast amerykańskich jest religijność jego mieszkańców, prawie wyłącznie katolików. Patronem miasta jest święty Antoni Padewski, franciszkanin znany w świecie ze swojej miłości do ubogich. Świadectwem głębokiej wiary ludności San Antonio w Jezusa Chrystusa są modlitewne noce. 24 w wielu kościołach są specjalne kaplice eucharystyczne, otwarte 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okrągły rok. O każdej porze dnia i nocy zastaniemy tam kogoś skupionego na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast w każdym z 65 kościołów miasta adoracja Najświętszego Sakramentu, wystawionego na ołtarzu, odbywa się przez kilka godzin w wyznaczone dni tygodnia. Oto kaplica eucharystyczna w kościele świętego Mateusza w jednej z północnych dzielnic San Antonio. Jest czwartek, godzina 2 w nocy. Dla Wiktora Negrona to czas wyciszenia, refleksji i samotnej modlitwy przed obliczem żywego i prawdziwego Jezusa obecnego w Eucharystii. Wiktor przeżywa swój cotygodniowy kontakt z Chrystusem jako doświadczenie, które uczy go pokory. Kiedy zdałem sobie sprawę z bezmiaru miłości, jaką obdarza nas Chrystus, zrozumiałem równocześnie swoją małość wobec Niego. Wiktor Negron jest znanym w San Antonio specjalistą prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przez lata pełnił też służbę eucharystyczną w kościele świętego Mateusza. W niedzielne przedpołudnia udzielał komunii świętej pacjentom szpitali i domów opieki. Odkąd założył rodzinę, nie mógł już sobie pozwolić na spędzanie znacznej części niedzieli poza domem. Patrząc wstecz, Wiktor przyznaje, że nie zawsze przeżywał tak silnie kontakt z Jezusem eucharystycznym. Było tak, dopóki pewna niedziela nie odmieniła całkowicie jego życia. Spotkanie z młodą pacjentką, którą odwiedził w szpitalu, spowodowało gwałtowną przemianę w jego sposobie pojmowania Najświętszego Sakramentu oraz Chrystusa Eucharystycznego. Zapukałem do pokoju, lecz nie usłyszałem odpowiedzi.
Ponieważ drzwi były uchylone, pchnąłem je i wszedłem do środka. Na łóżku, odwrócona twarzą do okna, leżała młoda, może 30-letnia kobieta. Przedstawiłem się. Powiedziałem, że przyniosłem jej komunię świętą i zapytałem, czy jest gotowa ją przyjąć. Zdumiony zobaczyłem, że kobieta zalała się łzami, z jej oczu płynęły strumienie łez. Zrobiło mi się przykro, że ją uraziłem i choć nie wiedziałem czym, zacząłem mocno ją przepraszać. Chciałem się wycofać, lecz dała mi znak, żebym został. Dała mi do zrozumienia, że potrzebuje kilku minut, żeby przyjść do siebie. Kiedy już odzyskała spokój, opowiedziała mi, że przeżyła bardzo trudny rok. Ogarnęło ją zwątpienie. Wpatrując się w okno, zarzucała Bogu, jak mógł ją opuścić. W tym samym momencie pojawiłem się ja. Kiedy stanąłem za jej plecami, miała wrażenie, jakby otrzymała odpowiedź na swoje wątpliwości. Poczuła, że nie wszystko stracone. Jej reakcja uświadomiła mi, że pudełeczko, które mam ze sobą, zawiera prawdziwe ciało i krew Jezusa i całą pełnię Jego boskości. Wkrótce po tamtej niedzieli Wiktor usłyszał o adoracji Najświętszego Sakramentu i postanowił, że w ten sposób będzie kontynuował służbę eucharystyczną. Napisałem list do parafii, deklarując wolę regularnego uczestniczenia w adoracji i po 3 dniach otrzymałem odpowiedź. Jakaś pani podziękowała mi za chęć dołączenia do ekipy wolontariuszy i zapytała, jaki termin mi odpowiada. Odpowiedziałem, że noce mam wolne. Stwierdziła, że potrzebują kogoś w czwartki o godzinie 2 nad ranem. Zgodziłem się. W styczniu minie 8 lat, od kiedy podjąłem tę decyzję. Od 8 lat, w każdy czwartek, od godziny 2 w nocy, Wiktor Negron modli się przed Chrystusem Eucharystycznym wystawionym na ołtarzu małej kaplicy przy kościele świętego Mateusza w San Antonio. Pokój, jakiego doznaje podczas godzinnej, samotnej adoracji, przenosi się na każdą sferę jego życia. Na rodzinę, sprawy zawodowe, sposób przeżywania wiary. To jest moja godzina z Bogiem. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał San Antonio najbardziej katolickim miastem Stanów Zjednoczonych. Dzień Bożego Ciała. Wielu tutejszych katolików obchodzi to święto, krocząc w procesji za Najświętszym Sakramentem, niesionym uroczyście po ulicach centrum miasta. Arcybiskup Patrick Fernandez Flores został pasterzem i przywódcą katolickiej wspólnoty San Antonio w roku 1986. Już na początku swojej posługi zachęcał księży do organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu w swoich parafiach. Podczas podróży po Meksyku arcybiskup Flores odwiedzał seminaria duchowne i szkoły. Jego zdumienie budziła liczba młodych mężczyzn i kobiet, pragnących poświęcić życie służbie kapłańskiej i zakonnej. Zwiedzałem seminaria oraz szkoły prowadzone przez zakonników i zakonnice. Byłem zaskoczony liczbą powołań kapłańskich i zakonnych. W jednym z miast zapytałem moją przewodniczkę, ilu alumnów macie w swoim seminarium? Odpowiedziała, w niższym seminarium mamy tylko 720. Tam niższe seminarium to takie, gdzie nie wykłada się prawa i filozofii. Pytałem dalej, co takiego robicie, czego my nie robimy. A ona, upewniwszy się, czy chcę znać prawdę, powiedziała, my się modlimy, a wy nie. Dowiedziałem się, że w Guadalajarze, w 6 kościołach otwartych dzień i noc, odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Jako pierwsza na apel arcybiskupa Floresa o rozpoczęcie u siebie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu odpowiedziała parafia świętego Mateusza. W tamtym czasie skupiała ona około 1000 rodzin. Po upływie 10 lat od rozpoczęcia akcji eucharystycznej do parafii należy już 6000 rodzin. Tutejsza wspólnota doczekała się też nowej szkoły. Jest to pierwsza katolicka szkoła zbudowana w San Antonio od 30 lat. Ludzie mówią, że parafia zawdzięcza dynamiczny rozwój i liczne sukcesy adoracji Najświętszego Sakramentu, cichej modlitwie przed obliczem Chrystusa Eucharystycznego.
Proboszczem parafii świętego Mateusza jest ksiądz John Flynn. Jedną z oznak rozwoju naszej wspólnoty jest liczba stałych uczestników adoracji. Obecnie na adorację przychodzi regularnie o tej samej porze ponad 70 osób. Gdy zaczynaliśmy, było ich 20. Niektórzy odwiedzają nas od czasu do czasu. Zdarzają się też niekatolicy, którzy regularnie przychodzą do naszej kaplicy na modlitwę. Często ludzie mający kłopoty ze snem opuszczają swoje mieszkania i spędzają nocne godziny zatopieni w modlitwie i lekturze Pisma Świętego. Kiedyś pewna prawie 20-letnia dziewczyna, która znalazła się na krawędzi samobójstwa, usłyszawszy przypadkowo w radiu, że nasza kaplica jest otwarta całą dobę, zdecydowała się do niej wstąpić. Zaczęła przychodzić regularnie, a po roku stwierdziła, że problem, który ją gnębił, uległ rozwiązaniu. Tom i Mary Jane Fox prowadzą ewangelizację w domu rekolekcyjnym w San Antonio, nazwanym Pielgrzymkowym Ośrodkiem Nadziei. Foxowie wywodzą się z parafii świętego Mateusza, która jako pierwsza w mieście podjęła dzieło wieczystej adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Jak inni wierni, oni także spędzali godzinę tygodniową na cichej modlitwie przed obliczem Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Trzecia rano stała się dla nas szczególną godziną. Na początku było nam trudno wstawać przed trzecią, żeby pójść do kościoła, jednak zaraz po wejściu do kaplicy odczuwaliśmy obecność Jezusa Chrystusa, jakąś niezwykłą bliskość Boga, która dodawała nam sił. Po kilku miesiącach zauważyliśmy, że w naszym życiu dokonała się istotna zmiana na lepsze. Pod jej wpływem postanowiliśmy pracować na rzecz Kościoła. Czuliśmy, że Bóg napełnił nasze serca łaską, żebyśmy Mu służyli. Wyprowadzili się z parafii świętego Mateusza i podjęli misję ewangelizacyjną w innej części San Antonio. Poczuliśmy się powołani, by odpowiedzieć na potrzebę nowej ewangelizacji, by pomagać katolikom, których wiara jest powierzchowna, w jej pogłębianiu. Im dłużej tu przebywamy, tym bardziej jesteśmy przekonani o słuszności naszej decyzji. Bóg dał nam kaplicę Najświętszego Sakramentu, byśmy mogli jak dawniej spędzać świętą godzinę adoracji i zaczynać dzień z poczuciem, że Bóg jest blisko nas. Pobyt tutaj jest dla nas bardzo ważny. Bóg razem ze swoją miłością dał nam szansę odkrywania Jego darów, w szczególności wewnętrznego pokoju. Głęboka miłość, jaką do Niego czuję, daje mi wewnętrzny pokój i budzi pragnienie, by coraz bardziej Go miłować. W kościele świętego Łukasza na adorację Najświętszego Sakramentu przeznaczono specjalną, nowo zbudowaną kaplicę. Koordynatorką projektu była Alice Green. Powiedziała ona, że adoracja wywołała radykalną przemianę w jej życiu i pozwoliła jej nawiązać osobistą relację z Jezusem Eucharystycznym. Prowadziłam rozmowy z Bogiem, który dał mi odczuć, że ma pewne uwagi do mojego życia. W mgnieniu oka ujrzałam całą moją przeszłość i zrozumiałam, że coś przeoczyłam, że czegoś mi zabrakło. Urodziłam się w katolickiej rodzinie, chodziłam na niedzielne msze święte, wychowałam dzieci, ale niczego w życiu nie robiłam z pełnym zaangażowaniem. Zrozumiałam, że powinnam się poprawić i robić z poświęceniem coś pożytecznego. Adoracja Najświętszego Sakramentu doprowadziła mnie do bardzo osobistej relacji z Bogiem i sprawiła, że moja wiara ciągle rośnie. Stałam się aktywną działaczką ruchu obrony życia Pro-Life. Niedawno otworzyliśmy dom samotnej matki, gdzie maltretowane, wykorzystywane kobiety mogą znaleźć schronienie dla siebie i swoich dzieci. Moja postawa uległa zmianie. Sądzę, że moje obecne zaangażowanie jest darem, jaki otrzymałam od Ducha Świętego dzięki adoracji.
Religia katolicka uczy, że uczestnicząc w liturgii mszy świętej, wyrażamy wiarę, że żywy Jezus Chrystus jest z nami pod postacią chleba i wina. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Od 2000 lat nieprzerwanie wierzymy, że podczas ofiary eucharystycznej Jezus daje nam swoje ciało, które oddał za nas na krzyżu, i swoją krew, którą przelał na odpuszczenie grzechów. Zasadniczo adoracja jest próbą nawiązania duchowej łączności z żywym Jezusem. Żywym Jezusem w ludziach, żywym Jezusem w Kościele. Ksiądz Robert Silverman, duszpasterz z parafii świętego Jana Neumana w San Antonio, nieustannie namawia swoich parafian, by uczynili z adoracji Najświętszego Sakramentu swój sposób na życie. Mocno wierzę w Eucharystię. Jest ona dla mnie istotą Kościoła. Zmieniają się formy pobożności. Duszpasterze przychodzą i odchodzą. Wierni napływają i odpływają. A tym, co niezmienne w liturgii, tym, co spaja wspólnotę kościelną, jest właśnie Eucharystia. Czas spędzony na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem skłonił Mike'a Tarantino do zrobienia czegoś więcej dla Kościoła. Założył on grupę o nazwie Żołnierze Chrystusa, skupiającą młodzież szkolną parafii świętego Jana. Przebywanie tutaj, uczestniczenie w adoracji i codziennej mszy świętej całkowicie odmieniło moje życie. Pan Jezus stał się dla mnie najważniejszą osobą. Nie potrafię wyobrazić sobie życia bez Niego. Dla wielu członków parafii świętego Neumana moc Eucharystii stała się impulsem do wewnętrznej przemiany i nawrócenia. Dzięki niej odzyskałam zdrowie i doświadczyłam duchowej światłości. Dała mi też wewnętrzną siłę, która pozwoliła mi przeżyć trudne chwile, w tym troski związane ze śmiercią mojego męża. Przyszłam do siebie i nie boję się. Wiem, że Bóg sprawuje pieczę nad moim życiem. Całkowicie Mu ufam. Adoracja Pana Jezusa, obecnego w Eucharystii, dodaje mi odwagi i siły w trudnych chwilach. Byłam baptystką. Od 3 roku życia słyszałam o Bogu i sądziłam, że Go znam, ale dopiero kiedy przyszłam tutaj, poznałam Go naprawdę. Kiedy stałam się katoliczką, przestałam mieć wątpliwości, czym jest wiara. Zrozumiałam. Niektórzy ludzie opuszczają swoje kościoły, by szukać Jezusa w innych. Ja w swoim dawnym kościele miałam Jezusa i to właśnie On wskazał mi drogę do tego. Eucharystia jest spełnieniem obietnicy danej przez Boga, że będzie z nami po wieczne czasy. Uczestnicząc w adoracji, zdajemy sobie sprawę, że każdemu, nawet najprostszemu człowiekowi, dany jest przywilej obcowania sam na sam z Bogiem, doświadczania Jego żywej obecności i bezmiernej miłości. W istocie Eucharystia jest czystym darem, aktem miłości Boga do ludzi. Nie musimy o nią prosić. Dzięki Eucharystii Bóg jest blisko mnie i blisko Ciebie. Ojciec Christopher Phillips, proboszcz parafii Matki Bożej od pokuty w San Antonio, przyznaje, że to właśnie Jezus Eucharystyczny przekonał go do przejścia na katolicyzm. Jako duchowny anglikański, ojciec Phillips doszedł do prawdy, którą Kościół katolicki znał od samego początku, że Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy, jest obecny pod postacią chleba i wina. Nasza parafia jako pierwsza została założona przez i dla konwertytów, ludzi innych wyznań, których Duch Święty oświecił i doprowadził do Kościoła, który posiada pełną prawdę o Bogu, a takim Kościołem jest Kościół katolicki. Tylko ten, kto buduje swoje życie w oparciu o Jezusa, opiera je na mocnym fundamencie. Bez Jezusa budowla pozbawiona jest fundamentu. Odkąd wprowadziliśmy u siebie adorację, udało nam się zbudować przy parafii piękną szkołę, która jest naszą dumą.
Mamy tu ludzi wychowanych w innych wspólnotach, związanych w przeszłości z innymi wyznaniami, a także takich, którzy przez chrzest stali się katolikami, lecz na długie lata odeszli od religii i kościoła. Przychodzą do nas, uczestniczą w życiu parafii i doświadczając wsparcia Ducha Świętego, na nowo odnajdują się w Kościele. San Antonio Adoracja Chrystusa Eucharystycznego wywarła istotny wpływ na życie tysięcy młodych ludzi. W parafii świętej Anny grupa młodzieży spotyka się co tydzień na wspólnej modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja to dla mnie moment największego duchowego skupienia. To czas, w którym doświadczam prawdziwej miłości Jezusa. Dzięki adoracji pogłębiła się moja wiara. Poznałam też zupełnie nową dla mnie pobożność maryjną i bardzo się w nią zaangażowałam. Modlitwa, codzienna modlitwa za siebie i za innych, daje mi poczucie wewnętrznego pokoju. Nic nie ma znaczenia, ważny jest tylko Jezus. Jeśli Mu zaufamy i damy Mu się prowadzić, problemy jakoś się rozwiążą i wszystko się ułoży za Jego sprawą. Pan dokonał wielkiej przemiany w moim życiu osobistym i rodzinnym. Coraz mocniej czuję Jego obecność. Mario Sori przeżył poważny wypadek samochodowy. Zdarzenie to wyznaczyło początek jego nowego życia w Chrystusie. Poczułem uderzenie. Tracąc świadomość, usłyszałem głos, który pamiętam do dziś. Jezus powiedział do mnie: bądź spokojny, Mario. Kiedy przyszedłem do siebie, zacząłem Mu dziękować. To był punkt zwrotny w moim życiu. Wszystko się zmieniło, gdyż wiem, że to On mnie ocalił. Widocznie miał wobec mnie jakiś plan. Z czasem moja więź z Nim coraz bardziej się pogłębia. Jestem o tym przekonany do tego stopnia, że czuję powołanie do życia zakonnego. Parafia świętego Leona jest kolejnym miejscem, gdzie adoracja Najświętszego Sakramentu wywarła wpływ na życie nastolatków. Rita Martinez koordynuje działalność młodzieżowej grupy parafialnej. Rozpoczynając pracę, nie była świadoma, jak trudnego zadania się podejmuje. Życie dzielnicy paraliżowały nieustające wojny gangów młodocianych przestępców. Dwóch z nich padło ofiarą strzelaniny na parkingu koło kościoła. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w nowo wybudowanym sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i w samym kościele świętego Leona ludzie prosili Boga, by włączył młodzież w życie parafii. Zwracając się do Boga, musimy precyzyjnie formułować nasze prośby. Przekonałam się o tym, gdy do mojej grupy przyszło dwóch młodocianych przestępców. Słyszeliśmy, że organizujesz służbę młodych. Masz coś dla nas? Powiedzieli buńczucznym tonem. Zachowywali się wyzywająco. Wiedziałam, że mogą być zdolni do wszystkiego. Obawiałam się o nasze życie. Jeśli dobrze pamiętam, odpowiedziałam pytaniem: a wy co chcielibyście robić? Zorganizujemy służbę młodych tak, żebyście się w niej odnaleźli. Jeżeli wam się spodoba, zostaniecie. Jeśli nie, będziecie mogli odejść. Ku mojemu zdumieniu otworzyli się na modlitwę, potem na rozważania biblijne. Za nimi przyszli inni, widocznie poczuli się potrzebni. Razem tworzymy program zajęć i razem go realizujemy. Dziś nasza wspólnota liczy 58 członków. Wielu bardzo się angażuje. Pojawiają się powołania. W sierpniu jeden z chłopaków wstępuje do seminarium. Jestem przekonana, że zmiany na lepsze mogły się dokonać dzięki adoracji. Również Stacy Hart może zaświadczyć o sile płynącej z adoracji Jezusa Eucharystycznego. Adoracja jest dla mnie bardzo ważna, bo daje mi możliwość bezpośredniej rozmowy z Bogiem. Taką rozmowę odbyła, gdy jej przyjaciółka zaszła w ciążę, a matka i chłopak zmuszali ją do dokonania aborcji. Christina chciała urodzić, ale jej chłopak, a przede wszystkim matka, byli temu zdecydowanie przeciwni. Matka, mimo że chrześcijanka, była nieprzejednana. Umówiła już termin. Dla mnie myśl o zabiciu nienarodzonego dziecka była straszna, ale jego los wydawał się przesądzony. Nie mogłam się z tym pogodzić. Błagała mnie, żebym tego nie robiła. Nie chciała, ale matka i mój chłopak nalegali.
Stwierdziłam, że sama sobie nie poradzę, że tylko Bóg może mi pomóc. W ostatnią noc przed terminem poszłam do kościoła i do trzeciej modliłam się przed Najświętszym Sakramentem. Sama nie wiem, o co prosiłam, ale miałam nadzieję, że w ostatniej chwili coś się stanie, że Krystyna schórzy i się wycofa. Rano zadzwoniła Krystyna i powiedziała mojej siostrze, że tego nie zrobiła. Naprawdę? Nie mogłam uwierzyć, byłam taka szczęśliwa. Zapytałam, co się stało, że zmieniła zdanie. Powiedziała, że przestraszyła się narzędzi. Weszłam do gabinetu. Kiedy zobaczyłam te straszne igły i rurki, którymi mieli usunąć moje dziecko, wiedziałam, że tego nie zrobię. Przeraziłam się i uciekłam. We wszystkim pozwoliłam mu żyć. Synek Krystyny jest żywym świadectwem zbawczej mocy Jezusa Chrystusa, obecnego w Eucharystii. To wspaniały chłopiec. Jestem przekonana, że zawdzięczamy jego życie zbawczej mocy Boga. Czuję, że podczas adoracji Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie wysłuchał mojej modlitwy i okazał jego matce miłość. Dał jej siłę. I uratował go. Ocalił mu życie. Władze kościelne zauważyły istotną poprawę sytuacji w parafiach, których księża skutecznie zachęcili wiernych do udziału w wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ankiety wykazują, że pogłębiła się wiara parafian, rośnie też liczba powołań kapłańskich i zakonnych wśród młodzieży. Krótko mówiąc, adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie pozostawiła wyraźne piętno w sercach, duszach i umysłach katolickiej ludności San Antonio. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał wiernych na całym świecie do cichej adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Zwracając się do nas wszystkich, powiedział: Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę adoracji eucharystycznej. Jezus oczekuje nas w sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji i na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata. Niech nasza adoracja nigdy nie ustanie. Jak powiedział kiedyś święty Jan Vianney, On tam jest. On, który nas tak umiłował. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński. W Kościele katolickim kolejne pokolenia wiernych, od apostołów po ludzi współcześnie żyjących na ziemi, wyznają tę samą prawdę. Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy, jest obecny wśród nas w Eucharystii. On sam powiedział przecież swoim uczniom: Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Od 2000 lat Kościół katolicki czci Chrystus. On bardzo nas miłuje. Ja jestem chlebem żywym. Odkrywanie Jezusa w Eucharystii.
San Antonio w Teksasie. Miasto, jakich wiele w Stanach Zjednoczonych. Położone w południowej części stanu, liczy około 1,5 miliona mieszkańców. W centrum wysoki budynek miejscowych władz i pozostałości słynnego Fortu Alamo, głównej sceny walk o niezależność Teksasu od Meksyku w roku 1836. Cechą odróżniającą San Antonio od innych miast amerykańskich jest religijność jego mieszkańców, prawie wyłącznie katolików. Patronem miasta jest święty Antoni Padewski, franciszkanin znany w świecie ze swej miłości do ubogich. Świadectwem głębokiej wiary ludności San Antonio w Jezusa Chrystusa są modlitewne noce. 24 hours. W wielu kościołach są specjalne kaplice eucharystyczne, otwarte 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okrągły rok. O każdej porze dnia i nocy zastaniemy tam kogoś skupionego na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast w każdym z 65 kościołów miasta adoracja Najświętszego Sakramentu, wystawionego na ołtarzu, odbywa się przez kilka godzin w wyznaczone dni tygodnia. Oto kaplica eucharystyczna w kościele świętego Musa w Najświętszym Sakramencie. Najświętszy Sakrament to ciało i krew naszego Pana pod postacią chleba i wina. Dzięki niemu Chrystus pozostaje z nami żywy i prawdziwy, okazuje nam swoją miłość i codziennie na ołtarzu za nas grzesznych oddaje siebie w ofierze. Szczególną czcią darzył Najświętszy Sakrament francuski święty Jan Vianney. Całymi godzinami modlił się na klęczkach przed tabernakulum i wskazując je palcem, żeby wszyscy widzieli, mówił: tu jest Jezus.